idziemy do klubu driftowego i będziemy driftować. Będziemy nabijać punkty i inne takie rzeczy. Ale najpierw musimy coś z nim zrobić. No zobaczcie, Golfina aż się prosi, żeby ją przerobić trochę. To jest Golf MK1 GTI. I ja bym tu zaczął może od zmiany silnika. Okej, nie będziemy zmieniać silnika, bo widzę, że tu jest ta rajdówka, która brzmi okropnie. Może uda się jakoś przerobić ten zwykły silnik. Dobra, zobaczmy jaki kolor tutaj. Wiem, zróbmy karbonowy albo czarny mat. O! Czarny mat. Zobaczmy dostępne kolory w standardzie. Patrzcie, on ma takie fajne ten obwódki na lampy. A jak instalujemy normalny kolor, to jest lipa. Więc chyba czarny mat będzie tutaj najbardziej stosowny. Zaraz. Color tone. Brightness, saturation. Zaraz. Tutaj możemy wszystko sobie pozmieniać. Ale gdzie tutaj się mat wybierało? Color tone. Jak to nie można mat zrobić? Tutaj mamy z włókna węglowego, ale to włókno nie jest takie dobrze widoczne, nie? Taki dawaj. Różowy? Czerwony kolor i przyciemnione szyby. To chyba brzmi najlepiej. Ale zobaczcie, tutaj też nie widać tego koloru. Fabryczny też może być czerwony. O kurde, taki oczojebny. Dobra, niech będzie. Maska. No tutaj to trzeba już z włókna węglowego. No musi być trochę taki sabiksowóz, no sorry, ale tak musi być. Dobra, lusterka nie mogą być kolorowane, tego też nie możemy kolorować. Felgi. Dajmy tu fioletowe. A czekaj, możemy felgi uwalić w tym specjalnym kolorze, tym takim maskującym. Ale super. Dobra, niech będzie. No i oczywiście przyciemnione szyby. I mamy mafakera do driftu. Teoretycznie, nie wiem jak to będzie latać. Mocy to tutaj mam jak na lekarstwo. Dawaj gradient, no, albo złoty. Świński róż. Dobra tam, jest okej. Ja bym to tak zostawił. No i zajebiście, mamy porobiony. Pytanie jak to będzie jeździć. Ale patrzcie jak śmiesznie wygląda teraz animacja tych felg. Widać jakby miał jakieś koło scentrowane albo coś takiego, nie? Idealnie, kurde! Dać rejestrację Seba? Nie no, co to, ja tej mojej rejestracji pięknej nie zmienię. Zobaczcie jak te felgi wyglądają, zajebiście. Jakby miał kołpaki krzywo założone czy coś takiego. No wydech taki wystający ma też, nie? Śmieszny. Uuu, ty, on leci! Dobra, porobimy nim. Dobra, ale musimy tu jeszcze jedną rzecz zrobić. Moi drodzy. Porobimy, kurde, miodzio będzie. Widzę, że już jest dobry kozak. Nie potrzebujemy tu gnać 300 km na godzinę, więc skrócimy mu te biegi. Mamy zawieszenie driftowe, już tutaj jakiś dodatkowy tuning jest porobiony. Zrobimy, żeby było twarde zawieszenie. Żeby tam on zaraz pod ziemię się nie zatopił. Sprawdź maksymalną prędkość. No tam około 300 km na godzinę na tym seryjnym silniku było. Czy seryjnym, my go podrasowaliśmy dosyć mocno, więc... tutaj też dajmy sobie to na twardo wszystko. A Aero. No nie wiem po co ten spoiler instalowałem w sumie. A jeszcze hamulec musimy dać naprzód. No i dyferencjał. O, i tutaj musimy porobić tuning driftowy. Oh yeah. I teraz mamy porobione. No i chodźmy. Pilpe 50 jest do odebrania. Shit, będziemy musieli się nim też pobawić. Tutaj mamy jakieś wyścigi dragowe. Ale teraz jedziemy, moi drodzy, do klubu driftowego. To znaczy driftujemy do klubu driftowego. Bo... no musimy trochę poćwiczyć tym autkiem. Leci pięknie. Nie, tam mocy to nam nie zabraknie, ale gdybym
zainstalował bardziej przyczepne opony, to mogłoby być tej mocy za mało. Nie no, podriftujemy nim trochę, myślę. O ty! Ślizga się jak baletnica na lodzie. Gazduj go. Dobra, jedziemy. Jedziemy prosto do klubu driftowego. Tam będziemy mieli chyba wyzwania różne driftowe, ciekawe. Je możemy sobie robić w kooperacji z innym znajomym, więc naprawdę teraz, jeśli chodzi o driftowanie, to coś się ruszyło w Fordzie, bo w trójce mieliśmy tylko strefy driftowe. Jak widzicie, nie jest to zastraszająca prędkość tych driftów, no ale coś tam się dzieje z tym samochodem. Ważne, że możemy sobie to zawieszenie driftowe do niego walnąć, nie? Dobra, jedziemy. Zobaczymy, czy coś wyjdzie z tego. Bez korka wstydu to nie golf. Korka wstydu? Dobra, spróbujemy nim rondo zrobić. No jedź ty pieprzony! Ale to zawieszenie driftowe dobre jest, kurde. Naprawdę... O, przesterowałem go dopiero teraz. Chciałem właśnie sprawdzić, na co mogę sobie pozwolić u niego. Korek wstydu w lef LPG. A, korek wstydu. Dobre określenie. Znaczy, wstyd jak nie wstyd, no. Można się pośmiać z tego. Ale prawda jest taka, że jest taniej. No, wiecie co, ja sobie te biegi wydłużę, bo on strasznie często trzeba te biegi zmieniać. A dopiero na piątce można driftować, coś tu jest nie tak. Poróbmy tak, żeby na trójce driftował cały czas. Dobra, wydłużyliśmy biegi. Korek oszczędności. Nowe skity. Ej, zobaczymy, może uda się nim jakieś punkty porobić. Kurde, ale biegi jak ładnie zmienia, zobaczmy środek. Co? Popsuli im kierownicę. Dlaczego tak zrobili? Kurde, te zegary wyglądają jak radar w myśliwcu. Pierdziele. A bym się rozbił. Tak, to jest zdecydowanie samochód do driftu. Nic więcej z nim zrobić nie możemy, jak latać bokiem. Widzicie, tutaj możemy sobie w koopie śmigać też drifty, to może być bardzo ciekawe. I tutaj mamy, podobnie jak w wyzwaniach kaskaderskich, też kilka różnych chapterów. Ale kurde, wydaje mi się, że będziemy mieli tutaj wypożyczone jakieś samochody. Nie będziemy śmigać golfem, więc... Dostaniemy jakieś auto i będziemy musieli nim lecieć prawdopodobnie. Sprawdźmy jedno wyzwanie, jeśli będziemy mieli inne auto, to od razu wyjdziemy i pojedziemy sobie golfem na jakieś... Tak, zobaczcie, dostajemy sobie Toyota GTE. Nie Toyota, tylko Subaru tutaj chyba jest. Subaru BRZ dostajemy. Tak. For boxer engine, rear wheel drive and the zenith of drifting technology. Nikogo nie wkurza lewostronny ruch? No, mnie wkurza, no. Wolałbym mieć prawostronny w końcu. Ej, dostaliśmy... Tak, i to już jest pretuningowane. Ale ja nie chcę tego robić, bo umówiliśmy się, że będziemy driftować golfem. To pojedziemy sobie na ten... Na jakieś strefy driftowe i tam poszalejemy. Szkoda trochę, że nie można mieć swojego auta. Ja jestem pewny, że golfem bym tutaj lepszy wynik wycisnął niż ten gościu. Tą BRZ-ką. I tak, stref driftowych jeszcze nie mam wszystkich odblokowanych. W takich najfajniejszych miejscach, tam na przykład, gdzie driftowałem sobie w demie, tego jeszcze nie mam. Chyba, że jakiś filtr mi się tutaj włączył. Ale nie mam wszystko. Dobra, weźmy sobie tylko Dirt Racing.
Speed Zones, Drift Zones mamy tutaj. O, jest coś na szosie. Kawałek drogi trzeba jechać. Tu jest na szutrze. W zasadzie to mam tylko jedną strefę driftową tym golfem. A tu jest chyba... A nie, tutaj coś jeszcze mamy. Dobra, tu mamy... I tu mamy. Mamy dwie strefy driftowe, które możemy zrobić golfem, no bo chyba na szutrze nie będziemy nim śmigać, bez sensu. Zrobiliśmy go pod szosę. No i tyle. Niedużo, powiem szczerze. Mogłoby być trochę więcej tych stref, nie? Ulepsz transita. Zrób tą jeżdżącą puszkę na konserwę. No trochę... jak go trochę pokazujemy, to możemy zrobić z niego taką prażoną konserwę. Leci ładnie tam, co wy chcecie? Hey, I'm down at the garage. That mysterious Audi Sport Quattro is ready. Audi Sport Quattro z tym, z kogutem na dachu, możemy już sobie odebrać też. Czy jest Polonez? Nie widziałem, żeby był Polonez, chyba nie ma. Dobra, jedziemy w takim razie na strefę driftową, zobaczymy, czy uda się osiągnąć 3 gwiazdki tym małym masakratorem. Chyba da się. Ale golf, nie no, spoko lata, tylko on ma trochę za krótką dupę. I trzeba go dużo ręcznym katować, żeby... Ale zawieszenie driftowe sporo tutaj robi, naprawdę. Bo zdecydowanie można większe kąty uzyskać niż chociażby w Fordzie Horizon 3. I nie przesterujemy dziada, że to jest zdecydowanie na plus. Ajajaj. Zobacz, ciśnie ładnie, jest spoko. Piłowanie golfa na ręcznym to nie drift. No chyba, że masz golfa z napędem na tył, Grzecho. To co innego. Czekajcie, mamy... Dobra, mamy tu. A jak wam się podoba ogólnie dźwięk tego samochodu? Nawet nieźle. Myślę, że ten dźwięk silnika rajdowego byłby gorszy. Caterama na drift, mówicie? O, czekajcie, bo tutaj mamy chyba fajne miejsce do driftowania. Aha, dobra, to jest to miejsce, nieważne. Znam tą miejscówkę, chyba też ją znacie. To jest chyba jedno z najlepszych miejsc do driftu w tej grze. Ale nie ma tu strefy driftowej, tylko później mi się odblokuje strefa prędkości w tym miejscu chyba. Kto z was jeździł golfem? Niekoniecznie jedynką. Ale prowadził, nie mówię to jako pasażer. Jako pasażer ja golfem jeździłem... Czwórką jako pasażer, z tego co pamiętam. Trójką, nie kojarzę, żebym kiedyś jeździł jako pasażer nawet. Ale liczy się, kto z was prowadził kiedyś. Ja trójkę i czwórkę miałem, golfika. Passat B5 też się liczy. No ciężko zaliczyć Passata do golfa, no to Passat to nie golf. Co ty? Szalałeś? Tylko prawdziwe Sebiksy jeżdżą golfem. Jeździłem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Bez 5, okej. Okay. Wow, tu już ta strefa się zaczyna. O kurde. Trochę za wolno. Wiecie, tu się punkty nabijają za duży kąt i prędkość, a ja byłem zupełnie nierozpędzony. A zresztą nawet jakbym był rozpędzony, to nie wiem, czy bym tym golfem dał radę wycisnąć jakieś tam punkty. 23 tysiące to jest tyle, co kot napłakał. I na pewno tutaj jest gdzieś koło 100 tysięcy. Nie, 45 tysięcy, wow. No niewiele mi zabrakło do 2 gwiazdek, nieźle. Ja miałem okazję pojeździć Teslą X, ale zajebiście. Też bym chciał. A były takie... W Świnoujściu były jazdy testowe Teslą. I była tam Tesla Model S, co prawda.
Dobra, 23 tysiące, 25 tysięcy jest na... O, oh, shit! 25 tysięcy jest na dwie gwiazdki, 45 tysięcy jest na... to myślę, że ogarniemy. Jakoś. Dawaj, dawaj, golfiku! 36 tysięcy. Nie no, myślę, że na spokojnie uda się to wbić. Powiedz, co on zrobił? What the fuck? Czemu on się tak odbił? Co to się tu stało? Teraz się przebił, ale wcześniej się po prostu odbił. What? W Krakowie właśnie były takie jazdy Teslą. Fajnie. Zrób Corrado German Style. O, Corrado jest bardzo fajnym autem. Strasznie mi się podoba z wyglądu. Dobra. Jak on trudno skręca. Tylko właśnie tutaj na tą strefę nie mam się gdzie rozpędzić. Ale z tamtej strony jest lepszy rozpęd. Ciśniemy z tamtej strony. No tu właśnie Corrado pojechało. Jakiś lag w grze musiał być. Może i tak. Dobra. Tutaj jest jakaś chata w ogóle do kupienia. Spróbujemy się trochę rozpędzić. Kurde, niewiele więcej, ale dużo lepiej mi poszło. Bardzo mi się podobał ten drift teraz, co poleciałem. 37 tysięcy, pobiłem swój rekord. Ale jeszcze tylko troszeczkę mi brakuje do tego. Do 40 tysięcy, do 6 tysięcy punktów mi brakuje? 8 tysięcy. No to nie wiem, czy uda mi się tym golfem to zrobić, dlatego że on jest za wolny po prostu. Może lepsze opony. A właśnie, wpierdzielmy do niego lepsze opony. Ja myślę, że da sobie radę. Na lepszych oponach będzie szybszy po prostu. Tak? Ej, dobra, wpierdzielimy do niego lepsze opony. Bo ja myślę, on się za bardzo ślizga i nie mogę nabrać nim prędkości tak naprawdę. Bokiem lata fajnie, ale też brakuje nad nim troszeczkę kontroli. Więc spróbujmy może tutaj zainstalować mu te lepsze oponki. Nie jakieś tam najlepsze, ale po prostu troszeczkę bardziej przyczepne. Nawet te z pierwszego poziomu będą chyba spoko, nie? Powinny zrobić robotę. Zobaczymy teraz. Wiecie, nie można mu też dawać za bardzo przyczepnych, bo wtedy z kolei no zmuli go za bardzo. Ale myślę, że te będą spoko. Dawaj dragowe gumy. No wtedy w ogóle z miejsca nie ruszy nawet. O, zobaczcie, nowe te są. Nowe strefy driftowe, jak na zawołanie. Pięknie. Zobaczcie, jest nowy samochód do znalezienia. Pięknie. No dobra. Mamy nowe strefy driftowe, ale jedziemy pomęczyć jeszcze tą tutaj. Tu mamy za 200 tysięcy do kupienia chatę, ale na razie chyba nie będę kupował. Tak, muszę wyznaczyć gdzieś... Dobra. Musiałem wyznaczyć gdzieś trasę, żeby wyjść z tamtego menu, ale idziemy tutaj sobie ogarnąć. Dobra, zobaczmy teraz. Powinien mieć troszeczkę lepszą przyczepność, więc powinien być nieco szybszy. Ale też pali kapcia bez problemu, nie? Więc dobrze jest. Golf off-road. Tutaj jest kilka golfów, więc sobie na pewno porobimy też off-roadowego. Spokojnie. No i zobaczymy teraz. Powinien być... Wiecie, tu chodzi o ten taki rozpęd, żeby... Trzeba znaleźć taki balans między przyczepnością a... rozpędem, nie? Nie może być za przyczepny do driftu. Ops. Dawaj po zaginione samochody. No właśnie, ja zawsze robię tak, że czekam, aż mi się więcej tych zaginionych samochodów uzbiera i dopiero wtedy sobie szukam. Wtedy jakby grupowo jest lepiej. I tak sobie dzisiaj zrobiliśmy nawet. Szukaliśmy tych zaginionych aut. O, na szutrze sobie ciśnie, hehe. Po wodzie, kurde, wszędzie wjedzie.
tuningu i jajko. Spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. Najpierw strefa driftowa. Ja myślę, że te trzy gwiazdki da się golfem, tylko może nie z tej strony, a z drugiej właśnie. No i teraz znacznie więcej punktów z tej strony nawet zyskaliśmy. Teraz zobaczymy, co będzie z drugiej. Myślę, że pójdzie. Co to za wariat? Niezły, z napędem na tył. Motorówka. Mówicie, że brzmi jak motorówka? Ej, co jest? Czemu mi się strefa nie włączyła? What the fuck? Corrado Fowler, żebym zrobił Corrado Fowler 6? Zrobimy też na pewno, znaczy może nie dzisiaj, ale zrobimy na pewno. Corrado jest fantastycznym samochodem, bardzo mi się podoba. A Fowler 6 świetnie brzmią w tej grze, także... Ale żem spalił to. Jezu. Dobra, pełne skupienie, bo tak zerkam na czat niepotrzebnie. Tu trzeba driftić. Nadriftować tyle punktów. Nie no, powiem wam, że teraz jest zdecydowanie lepiej, tylko że spaliłem tym razem. Zdecydowanie samochód jest szybszy na tych oponkach. I damy radę te 45 walnąć zaraz na tych oponach. To trzeba się tutaj solidnie rozpędzić. Masz ty w mordę, dziadu. Żeś przeszterował. I... Woo! Haha! 45 wbite. Tak patrzyłem, aż mi się nabija tam. I jest! I mamy na 3 gwiazdki. Także golfik dał radę. O kurde. Nie spodziewałem się, że teraz się uda. Myślałem, że jeszcze kilka prób i dopiero wtedy, ale jest. 3 gwiazdki zdobyliśmy sobie na tej strefie driftowej, golfiną. No i co? I da się zrobić z golfa driftowóz. Ja myślę, że moglibyśmy go jeszcze troszeczkę ulepszyć, jeśli chodzi o moc i potem dać mu lepsze opony, żeby szybciej jakby leciał tym bokiem. I wtedy, no, byłby lepszym driftowozem, ale ogólnie taki wariacik z niego, nie? Trzeba się troszeczkę przyłożyć, żeby go opanować, ale chwilę, moment i można też go wyczuć, także jest spoko.